dzisiejszym odcinku Zdrowomani porozmawiamy sobie o odporności organizmu, taki temat jak najbardziej na czasie. Moim gościem jest dr Agnieszka Sobocińska, pediatra i immunolog, więc jak najbardziej odpowiednia osoba w odpowiednim miejscu. I zacznijmy może od tego, skąd się biorą różnice w odporności organizmu u różnych osób, że jedni mają większą odporność, a inni mniejszą. Skąd się to bierze? Na naszą odporność wpływa bardzo wiele czynników. Przede wszystkim odporność zmienia się z wiekiem. Wiemy, że dzieci mają dużo niższą odporność niż ludzie dorośli. Także fizjologicznie u większości ludzi spada odporność po 60 roku życia. Dziecko rodzi się z wrodzoną odpornością, ma część odporności zdobytej od swojej matki w życiu płodowym. Własne odpornościowe przeciwciała zaczyna produkować dopiero w pierwszych tygodniach, potem miesiącach życia. Te pierwsze tygodnie, miesiące życia są bardzo ważne na tą dalszą przyszłość jego, na przyszłość oczywiście dotyczącą odporności. Ja spotykam się z bardzo wieloma ludźmi. Z mojej wieloletniej praktyce zgłaszają się do mnie i dorośli pacjenci i rodzice chorujących dzieci z niepokojem, ponieważ zaczynają chorować. Jeśli chodzi o dzieci, to najczęściej dotyczy to maluchów, które po raz pierwszy poszły do żłobka, do przedszkola i zaczynają spotykać się z milionami wirusów, bakterii, z którymi wcześniej się nie widziały i nie potrafią, ich niedojrzały organizm nie potrafi sobie jeszcze z tym poradzić. Natomiast jeśli chodzi o ludzi dorosłych, to najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wcześniej mniej chorujący dorosły człowiek nagle zaczyna łapać jakieś przeziębienia, nawracające infekcje górnych dróg oddechowych. Jeśli są to infekcje właśnie górnych dróg oddechowych, przeziębienia przebiegające łagodnie, nie wymagającej antybiotykoterapii, to najczęściej nie ma takich dużych powodów do zmartwień. Gorzej, jeśli te infekcje zaczynają dotyczyć dolnych dróg oddechowych, są to nawracające zapalenia oskrzeli, płuc, anginy, wielokrotne antybiotykoterapie. Często u tych ludzi jakimś punktem takim zwrotnym w ich odporności jest jakiś stres. I nie tylko myślę tutaj o stresie jakimś życiowym, problemach życiowych, rodzinnych. Czasami są to wiele stresów, które nakładają się na siebie. Może to być pójście do nowej pracy, stres, zmniejszona ilość snu, gorszy sposób odżywiania. I to wszystko generuje moment spadku odporności. Oczywiście osobną grupą są tu dorośli i dzieci, którzy mają wrodzone niedobory odporności, ale myślę, że to nie dotyczy tego odcinka. Temat jest zapewne bardzo złożony. A w jaki sposób możemy wspomagać swoją odporność? Tak jak już wspomniałam, mamy bardzo duży wpływ na swoją odporność i u pacjentów, których nie niepokoją mnie tak bardzo, tak? Czyli te infekcje są łagodniejsze, zaczynamy zawsze od naturalnych sposobów. Przede wszystkim chodzi o wyregulowanie tryb życia. Bardzo ważna jest ilość snu. Dorosły człowiek powinien spać 7 godzin, idealnie 8. Bardzo często młodzi ludzie przeze mnie pytani, młodzi czy bardziej zaawansowani wiekiem, śpią po 5-6 godzin. Dodatkowo statyczny tryb życia. I to dotyczy również dzieci i młodzieży, które spędzają mnóstwo czasu teraz przed komputerem, laptopem, mało ruchu na świeżym powietrzu, a dorośli często jedynym ich aktywnością to jest pójście z domu do samochodu, z samochodu do pracy i odwrotnie. Ruch na świeżym powietrzu, to udowodniono w badaniach naukowych, przede wszystkim hartuje organizm. I mówiąc o hartowaniu, nie mam na myśli oczywiście kąpieli w przeręblu. Bo, chociaż też. Tak, jest to bardzo skuteczny sposób podnoszenia odporności. Ruch mobilizuje nasze komórki odpornościowe, te komórki, które są pierwszą linią obrony. I te, które za zadanie mają pierwsze zobaczyć wroga, zaatakować i zawiadomić całą resztę do dalszej walki. Zalecam zwykle chociaż spacery, codzienne spacery. Jak ktoś ma psa, to ma łatwiej. Ale pół godziny to jest absolutne minimum, do godziny. Warto jest, żeby wdrożyć w swój plan dnia jakiś codzienny ruch na świeżym powietrzu, nie mówiąc już o jakichś aktywnościach bardziej intensywnych. To wszystko zależy, co kto lubi. Bardzo dobrą metodą jest zmiana klimatu. Urlop, odpoczynek i całkowite. Tak, zmiana klimatu. Kolejne to bardzo duży wpływ ma oczywiście używki, tak, zaprzestanie palenia papierosów i myślę tutaj też o papierosach elektronicznych, bo już w tej chwili wiemy, że no nie są to, nie zawierają substancji pozbawionych negatywnego wpływu na danego palącego i na otoczenie. No i na końcu dieta.
W tej chwili naprawdę dużo łatwiej już jest kupić produkty z jakichś ekologicznych upraw. Przede wszystkim chodzi tu o żywność nieprzetworzoną. Żywność pozbawiona konserwantów, jak najmniej jakichś chemicznych dodatków. Regularny tryb życia, tak? I regularne jedzenie. No bo nie oszukujmy się, wielu z nas je w pośpiechu śniadanie, potem wypija 3 kawy, gdzieś tam w pracy jakieś przekąski, dopiero wraca do domu i ogromną kolację. Nie zawsze zdrowo. I trzeba wykorzystać z tych naturalnych produktów to, co w nich jest dobre, czyli witaminy, przeróżne substancje, które wspomagają naszą odporność. One są zawarte w owocach, witaminach. Na przykład znane już od dłuższego czasu bioflawonoidy. One zawierają substancje przeciwzapalne, czyli hamują kaskadę zapalenia w organizmie i z tym sposobem podnoszą też odporność. Dopiero później, jak już to wszystko wdrożymy, jak zmobilizujemy ten organizm własnymi siłami i to nie przynosi skutków, albo przynosi małe skutki, wtedy ja dopiero zalecam silniejsze metody podnoszenia odporności. Wspomniała Pani o bioflawonoidach. Chciałabym prosić o przybliżenie, co to właściwie jest, jak to działa, w jaki sposób wspomaga to naszą odporność. Bioflawonoidy to są substancje naturalnie zawarte w niektórych owocach, na przykład w skórce grejpfruta, pomarańcza, w pestkach też grejpfruta, w cytrusach. Są to substancje, które działają, tak jak już wspomniałam, przeciwzapalnie, czyli w ten sposób hamują proces zapalenia w organizmie, a tym samym wspomagają odporność. Udowodniono też działanie na mięśnie gładkie, przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, działają też moczopędnie. Jednym z bardzo ważnych mechanizmów działania bioflawonoidów jest hamowanie powstawania reaktywnych form tlenu. Te niedobre rodniki powstają w organizmie naszym przez całe życie, one uszkadzają komórki, tkanki, w długofalowym efekcie mogą prowadzić do chorób nowotworowych. Udowodniono, że bioflawonoidy hamują tę reakcję. Jednym z bioflawonoidów, który bardzo często jest stosowany w dostępnych nawet preparatach, bioflawonoid o nazwie rutyna, on uszczelnia naczynia krwionośne, a tym samym utrudnia wirusom penetrację do naszego organizmu i rozprzestrzenianie się w nich. Jednym z poznanych bioflawonoidów też jest narginina. Ona zawarta jest w grejpfrucie i w pestkach i w skórce grejpfruta. To ona nadaje taki charakterystyczny gorzki smak tym owocom. A w jakich ilościach powinniśmy spożywać te produkty bogate w bioflawonoidy, żeby odczuć ich działanie? Przyjmuje się, że zdrowa dieta zapewnia nam prawidłową ilość bioflawonoidów. A zdrowa to oznacza spożywanie owoców, warzyw do każdego posiłku. Jest to oczywiście bardzo często trudne do uzyskania i wielu ludzi tak nie robi. Jedząc właśnie surowe warzywa i owoce, jesteśmy w stanie sobie zapewnić prawidłową ilość bioflawonoidów w organizmie, tylko należy pamiętać, że obierając jabłko ze skórki, pozbywamy się 2/3 ich zawartości, tych bioflawonoidów z jabłka. Żeby to wyrównać z sokiem z jabłka, trzeba go wypić prawie 2 litry. To samo dotyczy pomarańczy. I tak samo w grejpfrutach, jeżeli są one na przykład w pestkach, to nie możemy ich zjeść. To wtedy raczej nie są mało jadalne. Poza tym ten naturalny, ten gorzki smak sprawia, że my dosyć dokładnie obieramy grejpfruty, bo ich po prostu się nie da z tą gorzką skórką zjeść. Tak, ja obieram nawet błonki, przyznam szczerze, chociaż wiem, że nie powinnam, bo tam jest najwięcej tego dobrego, ale obieram, bo nie lubię. No dobrze, to jeżeli chodzi o odporność, to chyba mamy wszystko. Natomiast jeszcze porozmawiamy sobie za chwilę o przeziębieniach, jak sobie radzić w sytuacji, kiedy już coś nas dopadnie. Ja akurat teraz jestem w takiej sytuacji, więc chętnie posłucham, ale o tym będzie już mowa w kolejnym odcinku z tej serii z Panią Doktor. Na razie dziękuję. Dziękuję.